Zagadka na dziś. Co ma 300 metrów i kompletny brak włosów łonowych? Kolejka na koncert Happy Set. Dlaczego wyjechałem z Happy Setem dzisiaj na sam początek? Ano dlatego, że wczoraj byłem na ich koncercie w moim mieście. Jak zwykle było niesamowicie, jak zwykle dobrze się bawiłem, jestem cały poobijany od pogo. Ja Happy Set poznałem, kiedy miałem lat 15 w 2006 roku i muzyka tego zespołu była ze mną przez cały mój okres dorastania, pierwsze miłości, pierwsze zakochania i właśnie z tym kojarzą mi się pierwsze dwie płyty, dlatego mam do tej muzyki spory sentyment i wtedy jeszcze ludzie zarzucali im, że są słabymi muzykami, że nie potrafią grać, że są kserobojami, że kopiłem pijamę porno. Ja miałem to gdzieś, po prostu ta muzyka trafiała do mojego młodego, romantyczno-buntowniczego serca. Jest to jedyny zespół, którego płyty wszystkie posiadam, całą dyskografię. Jeżeli dobrze widzicie, te płyty pokryte są kurzem, ponieważ tak naprawdę rzadko ich teraz słucham. Zawsze jednakże, kiedy są w moim mieście, muszę iść na koncert, to był już szósty raz, kiedy widziałem ich na żywo. To jest zespół, który zrobił niesamowity progres. Właśnie od miejsca pierwsze dwie płyty, gdzie niekoniecznie potrafili ogarnąć temat grania, muzykowania, poprzez kolejne większe, mniejsze eksperymenty, aż do ostatniej płyty, która jest naprawdę artystyczna, która niesie ze sobą już coś więcej niż tylko skoczne, romantyczne pioseneczki dla trzynastolatek. Wiem, tak nigdy nie było, to nigdy trzynastolatki nie były targetem tego zespołu, ale no tak już się to przyjęło w internecie, w opinii publicznej mówić na temat Happy Setu, że jest bardzo taki infantylny. Szanuję ich za to, że są profesjonalistami w tym momencie, za to, że traktują swoich widzów zawsze z należytym szacunkiem. Nigdy nie udają kogoś, kim nie są. Nie są showmanami, gwiazdami, po prostu są zwykłymi ludźmi, którzy grają muzykę i z tego żyją. I to jest właśnie prawdziwy zespół, który żyje z grania, nie żyje z reklam, z udziału w jakichś marketingowych rzeczach, tylko po prostu z ciężkiego rzemiosła, jakim jest koncertowanie. I tym wzbudzają mój podziw z roku na rok, że cały czas wytrwale idą w tym kierunku, nie dając się wciągnąć w mainstreamowe gówno. Moje przesłanie do tych wszystkich, którzy wyrobili sobie jakieś zdanie na temat Happy Setu pod wpływem przeszłości, to teraz dajcie szansę i przesłuchajcie chociaż najnowszej płyty, bo się zdziwicie, co się tam dzieje. No i co? No przyznałem się do takiej wstydliwej rzeczy. Słucham Happy Setu. Ja się już żegnam, widzimy się jutro jak zwykle o godzinie 19. Właśnie, zjadłeś pączka!